Proszę Państwa, obejrzycie Państwo fragment Eurazji. To jest premierowe przedstawienie Teatru Muzycznego we Wrocławiu. Przedstawiam Państwu Panią reżyser, Panią Izadorę Weiss. Pani Izadora, gratuluję serdecznie. Eurazja, czyli Europa, spotkanie kultury Europy i Azji. Tak, ja bym chciała, bardzo bym chciała, żeby ludzie oglądając ten spektakl też wynieśli dużo emocji i odebrali dużo emocji, które idą z widowni, ze sceny, ponieważ to jest jakaś taka
poszukiwanie konkretnych jakichś odnośników czy spraw, czy sytuacji, które nas dzisiaj dotykają. To nie jest tylko, nie chcę, żeby to było odebrane jako wycieczka kulturoznawcza czy turystyczna, broń Boże, tylko w jakiejś takiej warstwą, która nam właśnie te klimaty pokazuje i to przenikanie i pokazuje Europę i Azję, to jest muzyka i muzyka nam tu bardzo dużo podpowiada i to jest wspaniała muzyka w pierwszej części przeważającej Nigela Kennedy'ego i zespołu Kroke, od którego się w ogóle wszystko zaczęło i to był mój pierwszy pomysł w zetknięciu się z jego muzyką, z nim osobiście, bo rozmawialiśmy i planujemy też jakieś wspólne projekty. Natomiast i to jest jakby pierwszy punkt wyjściowy, to jest ta muzyka, która jakby podpowiada mi i daje mi bardzo mnóstwo wskazówek, w jaki sposób poprowadzić ten temat i jak do niego w ogóle podejść, bo oczywiście to jest bardzo rozległe potraktowanie. Azja z kolei mi się jakoś tak przyszła do mnie razem z filmem Himalaya i Brunem Kole, który jest wspaniały, stworzył klimaty i to mnie zainspirowało, to mnie pobudziło, żeby coś takiego zrealizować. Natomiast to jest tak, że to jest grupa 15 osób, które targane są różnymi emocjami, gdzie na przykład w pierwszej części mamy ścieranie się młodego pokolenia ze starym i w tej kulturze, która jest w przeważającej części kulturą chrześcijańską, europejską, jest jakiś taki, pojawia się problem seksu jako czegoś ciemnego, jako wręcz grzechu. I w tej drugiej części w Azji tego nie mamy. Azja jest otwarta, Azja jest bliska naturze, prawda, że tam ci ludzie wychodzą z natury i dla nich to nie jest problem, czyli jakby mają pewną otwartość, taką miękkość w sobie. I na przykład matka z pierwszej części, która może być też starą Europą, jakimś takim kobietą, która jest targana różnymi krwawymi obrazami, prawda, Europa ma bardzo burzliwą historię i ona gdzieś jest jakąś taką właśnie takim starym, które odchodzi i to młode, które nagle przychodzi i jest w strasznej kontrze, jest w konflikcie. Myślę, że o tym jest ta pierwsza część głównie. Również też jest problem tolerancji i na przykład mamy piękny duet do fragmentu Bacha, męski, który też nam pokazuje, że są pewne problemy, które właściwie powinny w ogóle już nie istnieć w dzisiejszym świecie. W tej części drugiej, poświęconej Azji,
jest urzekająco pokazała pani miłość i emocje z tym związane. No właśnie, dlatego że w tej drugiej części to jest naturalne, to jest to oblewanie się wodą, czy to tak. Obmywanie swojego ukochanego jest czymś takim żywym, prawdziwym. Chciałam, żeby to miało taki żywy charakter, taką w sobie prawdziwość niesamowitą. Pani Izadoro, wspaniali wykonawcy, skąd pani wzięła? To są wszystko ludzie z castingu. Myśmy robili specjalny casting do tego spektaklu i każda z tych osób jest jedyna i niepowtarzalna. I tak jak mamy tutaj na przykład Małgosię Marcinkowską, która jest z Teatru Wielkiego w Warszawie, solistką, która jest z jednej strony profesjonalną, zawodową tancerką. Mamy na przykład aktora z łódzkiej filmówki, Michała, który wspaniale sobie radzi z tematem, bo muszę podkreślić, że to jest bardzo, bardzo trudny materiał techniczny. Oprócz tego, że oni muszą pokazać emocje, to jeszcze technicznie to jest bardzo trudne. Mamy fantastycznego Michała Łabusia, no i niezastąpioną w tym spektaklu Marzenę Sochę, czy Franię Kiert, czy Ewelinę Adamską, czy Macieja Cierzniaka, który rozpoczyna drugą część i wprowadza widza właśnie w ten świat Azji w sposób wspaniały i niezastąpiony, czy Radek Palutkiewicz, czy Rafał, czy Monika Urbaniak, czy Ola Osowicz, która jest naszą debiutantką tutaj. Bardzo się cieszę, że na scenie, gdzie dominuje zwykle agresja, nareszcie jest coś pięknego, co można podziwiać. Wspaniale, że pani zrealizowała Eurazję. Wie pan co, ja wychodzę z tego założenia, że artysta musi na początku swojej drogi się jakoś zdeklarować, znaczy jakoś się określić. I zdecydowanie jestem za budowaniem. Oczywiście są artyści, którzy rozwalają, próbują rozsadzić wszystko od środka. I oczywiście to jest ich prawo, natomiast ja wychodzę z założenia, że budowanie jest moją nadrzędnym celem, moim celem. I dlatego na przykład ostatnia scena, czy takie symboliczne sadzenie ryżu, to jest coś takiego jak apoteoza budowania, no czegoś, z czego coś może dalej wynikać, prawda? I tak mam zawsze po prostu. Czy planuje pani pokazać Eurazję również za granicą? Myślę, że jest to wspaniały materiał. Jak najbardziej. Uważam, że ten spektakl wart jest tego i ci ludzie przede wszystkim zasługują na to, żeby dotarli do bardzo, bardzo dużej liczby odbiorców i oczywiście jak najbardziej planujemy takie wyjazdy. Dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów. Dziękuję również. Do widzenia. Thank you.
Przedstawiam Państwu pana Michała Juzonia, głównego producenta 28. Przeglądu Piosenki Aktorskiej. Panie Michale, jakie wydarzenia czekają wrocławian? 9 marca zaczynamy, 18 marca kończymy i wydarzeń grubo ponad 30. I to są rzeczy wielkie dla 3000 ludzi i to są rzeczy małe dla 50 osób. Także dla każdego coś. Mamy Festiwal Gwiazd, przyjeżdża Cecil Norby, 9 nominacji do Grammy, genialna wokalistka z Danii. Przyjeżdża Jan Tiersen, nagrał muzykę do Amelie, muzykę do Goodbye Lenin. Przyjeżdża The Stranglers, czyli legendarny zupełnie zespół, który tworzył historię punk rocka. Potem troszeczkę pazur im się złagodniał, ale mają w dorobku kilkadziesiąt przebojów, które weszły do kanonu muzyki. Golden Brown, Always the Sun między innymi. Oni zagrają 14 marca w hali Orbita i ten koncert ma jeden cel jakby, oprócz tego, żeby posłuchać świetnej muzyki. Również chodzi o to, żeby zaprosić wielu, wielu wrocławian, którzy normalnie nie zainteresowaliby się przeglądem piosenki aktorskiej, do przyjrzenia się naszej imprezie. Chcemy, żeby na ten koncert każdy mógł sobie pozwolić, więc będzie tani bilet. No i być może dzięki temu ludzie zwrócą uwagę na inne propozycje i może w przyszłości zaczną chodzić na nasze imprezy. Ten festiwal nie powinien być odbierany jako coś elitarnego, hermetycznego. Mamy propozycje dla wszystkich widzów. Mamy dla starszych, bardziej konserwatywnych osób, mamy Żannę Biczewską, czyli Jean Baez z Rosji, czyli nazwisko z tej samej półki, co Bułat Okudżawa. Mamy dla młodych ludzi, mamy Luka Bartona z kanału audytywnym. Mamy dla publiczności, która wchodzi na galę, mamy koncert z piosenkami Marka Grechuty. Trochę taki smutny obowiązek w tym roku. My jako Przegląd Piosenki Aktorskiej musimy taki koncert zrobić, tak czujemy, że musimy taki koncert zrobić w hołdzie Markowi Grechucie, którego piosenki tutaj były grane tysiące razy. Koncert reżyseruje Kościelniak, Wojtek Kościelniak, muzykę aranżuje Piotrek Dziubek. No i absolutnie gwiazdorska obsada, także zapraszam. Gala odbędzie się 4 razy, 17, 2 razy i 18 marca w Imparcie. Koncert finałowy konkursu aktorskiej interpretacji piosenki, czyli imprezy, wokół której festiwal się rozpoczął. Aleksander Bardini, który uczył interpretacji piosenki, wokół tego konkursu budował inne rzeczy. Natomiast z czasem ten konkurs troszeczkę stał się imprezą poboczną i my to będziemy zmieniać. W tym roku znakomita ilość kandydatów, uczestników konkursu, dużo studentów szkół teatralnych, fajne jury. No i konkurs zakończy się, a potem pokażemy część taką już spektakl, który będzie. Ten spektakl ma jakby na celu pokazanie tym laureatom konkursu. Proszę bardzo, teraz zobaczcie, jak robią to mistrzowie. W tym roku Konrad Miela wyreżyseruje Sea Active, czyli spektakl z piosenkami do wierszy Witkacego z muzyką kanału audytywnego z udziałem Jana Peszka, Jacka Brusińskiego i jednej gwiazdy, która będzie wielką, wielką niespodzianką. Na razie jeszcze nie powiem, kto to będzie. Dziękuję bardzo za rozmowę i polecamy Państwu kolejną edycję Przeglądu Piosenki Aktorskiej.